Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. 17 września w czwartek pozostaniemy pod wpływem niżu z nadmorza północnego. Pod wieczór na zachodzie kraju da o sobie znać zbliżający się z nad Niemiec chłodny front atmosferyczny. W tej części Polski opady deszczu pojawią się po zachodzie słońca. Jedynie w rejonie Zatoki Pomorskiej słabe opady deszczu niewykluczone są w godzinach porannych. Poza tym będzie pogodniej bez opadów. Z nad Hiszpanii będzie do nas napływało ciepłe i wilgotne oceaniczne powietrze. Na termometrze 31 stopni na wschodzie, na zachodzie i na południu. Nieco chłodniej na północy 27. Ciśnienie atmosferyczne zacznie wolno wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 991 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Jego podmuchy będą umiarkowane, a na wschodzie Małopolski dość silne. Biometr w Małopolsce i na krańcach zachodnich niekorzystny. Poza tym obojętny. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.